były, wydawało nam się, że dwa takie pewne transfery to jest Maciek Iwański i Iñaki Descarga. Maciek rzeczywiście gra znakomicie, był, wydaje mi się, z Astizem, z Muchą, z Ciniamo, takim trzonem tego zespołu i takimi zawodnikami, którzy w każdym meczu utrzymywali bardzo wysoki poziom. No i Iñaki Descarga niestety miał pecha, doznał kontuzji kolana i właściwie w ogóle nie grał. Pozostali zawodnicy no, byli raczej, mieli walczyć o miejsce i mieli być takim bardzo mocnym uzupełnieniem. Tak byśmy wymienili od bramkarza, to jest Machnowski, młody chłopak, który no, jest w tej chwili trzecim bramkarzem, zobaczymy, czy go wykupimy. Pancze Kumbew też kontuzjowany. Nie najlepszy start, ale później bardzo dobre spotkania. No, natomiast no, tutaj z Dixonem Czoto i z Astizem wydaje mi się, że bardzo jest ciężka konkurencja. To jest najlepsza para, wydaje mi się, stoperów w Polsce. Defensywny pomocnik Tito, no, zdecydowanie w tej chwili słabszy i od Ariela Woryciuka i od Wukowicza. No, jak wiemy, Wuko od nas odchodzi. Przyszedł do nas Rocki, wydaje mi się, że spełnił te oczekiwania, o których myśleliśmy, że jest takim dobrym duchem zespołu i wnosi nam wiele ożywienia do gry. No, trudno mu wygrać rywalizację na przykład z Radowiczem. Kogo tam jeszcze mieliśmy? No, z przodu Arroa Barena zdecydowanie przegrywa rywalizację z Ciniamo. No, jest to oczywiście, no, Cini gra znakomicie i właściwie nie daje szans ani Żelakowi, ani Aru o tym, żeby myśleli o pierwszym składzie w tej chwili. Ja o czym tam jeszcze zapomniałem? No mówię, z tych zawodników, no Astiz do nas wrócił, no to wiadomo, że bardzo dobrze. Piotrka Gidzę wykupiliśmy. Piotrek gra nieregularnie, no ale to jest znakomity zmiennik dla Rogera i dla Iwańskiego. No, cieszymy się z ogromnego progresu i Kuby Wawrzyniaka, i Kuby Rzeźniczaka. Bardzo dobrze nam grali w tym sezonie rzeczywiście. No i mówię, ja jestem optymistą, bo uważam, że niektórzy zawodnicy mogą grać, mamy 4-5 zawodników, którzy mogą grać znacznie lepiej i jeżeli to z nich wydobędziemy, to no, ta drużyna może jeszcze grać lepiej. To jest jasne, że jestem zawodnikiem z Polski. No, o kilku się staraliśmy. Właśnie z tych topowych no, udało nam się tylko Maćka pozyskać za bardzo dużą, jak na polskie warunki, kwotę. Wiadomo, jest taka sytuacja w gospodarce i no, nie może ona być, jak gdyby nie mieć nic wspólnego tutaj z funkcjonowaniem naszego klubu. No, ten 2009 rok dla wszystkich zapowiada się jako rok bardzo ciężki, trudny. Nie wiadomo, i ten kryzys potrwa. Trudno sobie wyobrazić, żeby polskie drużyny wydawały jakieś wielkie pieniądze na piłkarzy. Musimy przede wszystkim starać się utrzymać tych zawodników, których mamy, i szukać zawodników młodych. No, to jest w tej chwili jak gdyby cel nadrzędny.